Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, ja zostałem poinformowany, gdy dojeżdżałem na dyskusję w pierwszym programie Polskiego Radia, że pan minister wypowiadał dość dziwne słowa na podstawie naszej dyskusji, którą mieliśmy wczoraj na zamkniętym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych. Zdążyłem to, wie pan, w pierwszym programie sprostować, ale to nie ma tej wagi akurat ten wątek, ponieważ pan zarzucił mnie, że ja lobbuję za jakimiś grupami czy przedsiębiorstwami rosyjskimi. Ja dzisiaj powiedziałem jedynie to, że biznesmeni rosyjscy skarżą się, i to dość powszechnie, że mają kłopoty z inwestycjami tutaj. I wasz wybitny minister, egiptolog, prawda, no nie ma poczucia dyplomatycznego, kompletnie. Jeżeli on opada takie rzeczy, że jeżeli jest przedsiębiorstwo rosyjskie, któremu można odmówić, i można... myślę tutaj akurat o Akronie, ale ja dzisiaj ani o tym nie mówiłem i tak dalej, które chce kupić Azoty Tarnów, akurat mówię o tym jako inżynier chemii z pierwszego wykształcenia, to można się na to zgodzić lub nie, ale nie można opadać tego typu rzeczy, no, skandalicznych, że tu chodzi o wrogie przejęcie. No jakie wrogie przejęcie? To każdy, kto chce kupić czyjeś... I ja niczego nie będę wpisywał, wie pan, do rejestru korzyści. Jeszcze pan w to wczoraj wmieszał Aleksandra Kwaśniewskiego, prawda, do tego. Druga rzecz. Na Oksfordzie dobrze uczą rystyki. Pan jest też, pana pochwaliłem w radiu, prawda, że pan, jeżeli chodzi o prowadzenie sporu, to jest zdolny także. Do wszystkiego zresztą także. No więc druga rzecz. Ja rzeczywiście skrytykowałem pewną sytuację w krajach arabskich i dałem przykład Libii. No dobrze, pan tam był, no przecież ja dobrze wiem, że pan tam był. Ale co się dzieje teraz, wie pan? To nieważne, kto jak zacznie, ważne, kto jak kończy. To była moja fraza, której używał Leszek Miller później. No więc to co z tego, że pan tam był, a co jest teraz? Bardzo dobry ambasador, który zresztą był moim pracownikiem w kancelarii prezesa Rady Ministrów, został ambasadorem. No i co? I co się dzieje? No co się stara? No jest, no i nie może wyjechać. I ostatnia sprawa. Między nami nie ma de facto różnicy, jeżeli chodzi o jakby elastyczne formuły mianowania ambasadorów i żon. Tutaj pan robi, uważam, wiele śmiałych pomysłów. Ja byłem w ciągu ostatnich 4 miesięcy w 3 dużych krajach afrykańskich, w Nigerii, w Etiopii i w Maroku. I tam na przykład, jeżeli chodzi o żony dobrych ambasadorów, często młodych, jedna pracuje jako konsul dodatkowo, druga pracuje w Brukseli. I to są zupełnie zrozumiałe rzeczy. I to są zrozumiałe rzeczy. Natomiast ostatnia sprawa, no jednak ja dlaczego mówię o tym Pakistanie? Pan ten region powinien znać lepiej ode mnie, ja tam też byłem kilka razy. Więc jeżeli pan zamyka konsulat generalny w największym mieście, ponad 12-milionowym, 170-milionowego kraju, gdzie ten konsulat działał na ponad połowę kraju i był ważniejszą placówką niż w stolicy Islamabadzie, no to naprawdę... to był, jak mówi Talleyrand, to był gorzej niż dramat. To był błąd. I trzeba pewne rzeczy czasem naprawiać. To, że pewne ambasady się zamyka, inne otwiera, prawda, to jest zrozumiałe. Jak mawiał Leizore Kreutzwanz, bohater prozy i Ehrenburga, jak gadają, że mają zwalniać, znaczy będą przyjmować. Wykracza pan poza... I tak, panie marszałku, już przestanę wykraczać, ale ponieważ... Pan minister poświęcił mi tyle czasu, więc ja chociaż mały rewanż. Czyli krótko mówiąc, 100%. Krótko mówiąc, panie ministrze, to nie jest tak, że ktoś podważa takie czy inne rzeczy. My się musimy nauczyć różnić pięknie. Natomiast ostatnie moje zdanie jest takie. Naprawdę myślałem, że pan po tylu latach, no wyciągnął chociaż wnioski z tego Pałacu Kultury i przestał opadać takie rzeczy. No wie pan się sam z tego śmieje, no. Ale ludzie się z tego śmieją, że pan to powtarza. Panie proszę.